Słuchajcie, kochani, nasz tarpanek czeka, bo Arunka już jedzie w środę do domu do stajni. Chcę dołączyć do Arunki nasz tarpanek. Wykastrujemy go, będzie mógł chodzić z konikami, bo jest bykiem bezrożnym. Zobaczcie, kochani, on nie wyląduje na naszym talerzu, jak tylko tego będziemy chcieli. Zobaczcie, jaki on jest śliczny. On czeka na śmierć. On czeka po to, żeby zabili, ubili go. I żeby był zjedzony, żeby była dobra wołowina, no tak, dobre zrazy, dobry rosół, na, jak to się nazywa, to na mięso szponder. Szponder. Tak, i on by poszedł właśnie na ten szponder. Ja was proszę, kochani, spójrzcie w jego oczy, ale spójrzcie w jego oczy. Jego koleżanka, krówka, już jedzie w środę do domku. Czy pozwolimy jemu też jechać za niedługo, zapłacić za niego i dać mu życie? Te byki nie żyją długo, bo te byki żyją około 10 lat. Dlatego, że on jest hodowany na mięso, to jest ta tarasa. Ale dajmy mu życie. Bardzo proszę was. Tarpanek jest przekochanym, miłym bykiem i będzie przekochanym kolegą, końskim kolegą. Tak, w stajni. Będą ludzie się tobą zachwycali, tak, głaskali, miziali cię. Kochani, proszę was, po to przyjechałam tutaj dzisiaj, trochę kilometrów, żeby pokazać wam tarpana, żeby go po prostu uratować. To jest moje bycze, chłopskie byczysko, tak? No tak, pokaż tą mordulę dużą, pokaż, no, ojeny jest.